Krzysiek, mówił o tobie trener przed tym zgrupowaniem, przed meczem, że jesteś prawdziwym killerem, że potrzebuje ciebie takiego, jak grałeś w Milanie. Wchodzisz, pierwszy kontakt z piłką, bramka. No tak, wydaje mi się, że dobrze wszedłem w ten mecz i przede wszystkim dobrze się czuję tutaj na zgrupowaniu. Wiem, co trener ode mnie wymaga, czuję się dobrze i pokazałem to po wejściu. To było dość zaskakujące, zostaliście w trójkę, a więc Milik, Lewandowski, wchodzisz ty, bo tak naprawdę, kiedy opowiadał o tobie, mówił, że jesteś zupełnie innym napastnikiem niż ta dwójka. No tak, no gdzieś to chyba jest naszą dobrą, pozytywnym, jak to powiedzieć, że mamy trzech różnych napastników, nie są tacy sami. Robert jest inny, Arek jest inny, ja jestem inny i ta mieszanka jest dobra w połączeniu, bo dzisiaj po wejściu gdzieś Arek i Robert mieli grać na dziesiątce, miałem rozciągać linię defensywną Węgier i to się udawało, było dużo przestrzeni, mogliśmy stwarzać sytuację i to robiliśmy. Bardzo cię bolało i was wszystkich na ławce, jak to wyglądało w pierwszej połowie? No na pewno chcieliśmy zacząć dobrze tutaj te eliminacje. Pierwsza połowa może nie była najlepsza, straciliśmy prostą bramkę, no ale tak jak mówię, no w drugiej połowie się obudziliśmy i szkoda te trzecie bramki, bo wydaje mi się, że jakbyśmy nie stracili te trzecie bramki, to byśmy wygrali ten mecz.